I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney broad and black, with your pack you'll creep. All the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one. Siemaneczko, moi kochani, dzisiaj mamy kolejny vlogmas, już czwarty, zaczynamy. Dzisiaj mamy 6 grudnia, Mikołajki. I pomyślałam, że zaczniemy ten film od tego, że pokażę wam, co dostałam właśnie na Mikołajki. A potem przejdziemy do ogromnej paczki z Yoka sklepu. A jeszcze potem otworzymy sobie kalendarze i to będzie wszystko, co dzisiaj wam tutaj pokażę. Jutro mam nadzieję, że będzie w końcu taki pełny vlogowy dzień. Taki mam plan i zamiar, mam nadzieję, że to się sprawdzi. Co my tu po pierwsze mamy? Mamy takiego przyuroczego misia, słuchajcie, reniferka, który jest przecudowny. Nie mam pojęcia, z jakiego on jest sklepu, ale jest przecudowny i będzie świetnie wyglądał jako ozdoba mojego pokoju na święta, także zajmuje już miejsce na moim łóżku. Tak, mam 19 lat i śpię z misiem. Nie oceniajcie. Co my tu jeszcze mamy? Kolejne mamy ciapciuszki, których specjalnie jeszcze nie odpakowywałam, bo chciałam wam tutaj pokazać. Mam nożyk, nożyczko i uwaga, uwaga. Testujemy na żywo, czy są dobre. Jakie super, zobaczcie! Ale kozackie są te kapciuszki. Oczywiście musiała się znaleźć Kinder niespodzianka, bo ja jako mała dziewczynka po prostu chodziłam do babci, do torebki i krzyczałam: babciu, gdzie jest moja Kinder niespodzianka? Także to już jest taki nasz rodzinny klasyk. I oczywiście nie mogło się obejść bez czekolady Milka, bo bez czekolady Milka to nie ma świąt. I torby. Wy się zastanawiacie, na cholerę one mi to zapakowały w taką dużą torbę. Słuchajcie, to jest taka ukryta, bardzo ukryta, że tak powiem, wiadomość z serii. Masz dziecko, będziesz mogła chodzić z tym na zakupy. Tak, bo ja jestem osobą, która najczęściej w naszym domu chodzi na zakupy. Nawet takie spożywcze. I tak, także to dostałam na moje kołajki od moich ukochanych dziewczyn. I ten jest cudowny, no zobaczcie, jaki cute. A tymczasem możemy przejść do paczki od Yoka sklepu, która swoją drogą jest ogromna. Za chwilę wam pokażę, jak bardzo. Słuchajcie, paczka nie dość, że jest ciężka, to jest jeszcze ogromna. No sami zobaczcie, jakie to jest ogromne pudło. O, świstam wam tu swoim adresem, to może pokażę wam od tej strony. O, także taka jest paczka, taka jest ogromna, słuchajcie. No jest wielka strasznie, już się nie mogę doczekać, aż ją otworzę. Słuchajcie, cały dzień na to czekam. Już się nie mogę doczekać, także otwieramy z folii, żeby się dostać do tego, co jest w środku i zaczynamy open box. Dobra, słuchajcie, paczka już otworzona. To jest moje ulubione zajęcie po prostu, tylko szkoda, że potem nie ma komu tego sprzątać. No ale dobra, lecimy. Co my tu mamy najpierw? Mamy gąbeczkę z Pierre René, taką w kolorze różowym. Fajnie, że ma tą torebkę na zipa. Dobra, wyciągamy. I powiem wam, że nie śmierdzi i jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna w dotyku, tak jak się pisze takie macanki, że tak powiem, niezmoczoną. Może być naprawdę fajne. Oczywiście wszystkie rzeczy, które tutaj mam, podlinkuję wam na dole, żebyście nie musieli szukać. I teraz lecimy dalej. Co my tu mamy dalej? Wszystko, jak widzicie, jest szczelnie zapakowane. Także tutaj nie ma prawa nic się zepsuć, wylać, bo nie dość, że każdy produkt jest ze sobą zapakowany, to jeszcze macie przykryte to toną po prostu
tych takich półstyropianowych, tych no, nie wiem jak nazwać, chrupków. Dobra, następna jest tutaj maseczka do twarzy i to jest witaminowa maska do twarzy. Tak, bardzo chciałam sobie przetestować te maseczki. Wyglądają naprawdę zacnie, lecimy dalej. Tutaj mamy rzęsy Ardell, bo już widzę, zobaczcie. Powiem wam, że wszystko jest tak opakowane, że... Wow. Dobra, ja mam tutaj ulubione rzęsy Ady, bo to są Ardell Studio Effects Demi Wispies. Bardzo często je przykleja, bardzo mi się podobały, więc stwierdziłam, że też chciałabym sobie je przetestować. Mamy kolejną maseczkę z tych takich opakowań, no. I ta jest maska do twarzy odświeżająca. Także tak ona się prezentuje, też mam nadzieję, że będzie mega fajna. O, dobra. Tutaj się już zaczynają zestawy prezentowe, które przydadzą mi się w odcinku z pomysłami na prezent. I to jest zestaw czterech kremów do rąk z firmy Fanmona. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Nie dość, że fajnie wygląda, to jeszcze ma fajną cenę. Idziemy dalej, widzę, że tu jest zestaw z ziai. O! I tutaj jest zestaw z ziai, to jest oliwkowy. Zresztą ogólnie to jest ziai oliwkowe, ogólnie całą serię ubóstwiam. Tak wygląda pierwszy zestaw prezentowy i tutaj mamy naturalny oliwkowy krem do rąk, oliwkowe mydło i mleczko do ciała. I to jest właśnie ta wersja oliwkowa, którą naprawdę bardzo, bardzo lubię i bardzo często z niej korzystam. Mam jeszcze tonik. Tutaj jest kolejny zestaw prezentowy i to jest zestaw prezentowy z firmy Ebre. I nie wiem, czy jeszcze dam to razem ogólnie, bo tutaj mamy... No wychodź. I to jest zestaw prezentowy z firmy Ebre i taką się prezentuje. I tutaj macie serum do paznokci i krem do rąk. I to bardzo ładnie wygląda ogólnie, bardzo mi się spodobało w ogóle design tego opakowania świątecznego. Tutaj mamy wosk o zapachu Red Apple. Tak, o zapachu czerwonych jabłek. Bardzo ładnie pachnie, takimi świętami bym powiedziała wręcz. Fajny, podoba mi się. Dobra, tu widzę kolejny zestaw z ziai. Swoją drogą, jak oglądacie ten filmik, to na Joka sklepie właśnie zaczęła się promocja, że przy zakupie za minimum 90 zł macie dostawę pocztę za darmo. I tutaj mamy I Love Ziaja, mleko kozie. Też bardzo fajny zestaw, moja mama bardzo lubi te produkty swoją drogą. I tu mamy kremowe mydło pod prysznic, krem do rąk i paznokci i mleczko do ciała. Dobra, słuchajcie, dalej mamy peeling kawowy o zapachu truskawki. I to jest peeling kawowy z Body Boom. Bardzo chciałam sobie zobaczyć, jak te peelingi się sprawdzają. I dalej mamy peeling kawowy o zapachu banana, właśnie dwa peelingi od Body Boom. Dalej mamy bardzo tropikalny, taki słodki zapach i to jest Yankee Candle Tropical Jungle. Tak on się prezentuje. Bardzo słodki. Dalej mamy pędzelek z firmy Hulu do bronzera, który chciałam sobie właśnie przetestować. W ogóle tu moje rzeczy powysypywały się z tego pudła. O, fajnie osłonkę sobie zachowam. I to jest taki pędzelek do bronzera, ale jak widzicie, on jest takim jajeczkiem. I myślę, że tutaj będzie się idealnie właśnie sprawował. Także mamy pędzelek od Hulu. Dalej mamy maseczkę z Beauty K. Taką. Z taką przepiękną, uroczą pszczółką na opakowaniu. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy peeling cukrowy Orange Sorbet. Taki letni zapach, ale stwierdziłam, że takie produkty o zapachu letnim są fajne, że przyjemnie się ich używa. I tutaj jest takie ogromne pudełko peelingu z Nakomi właśnie o zapachu sorbetu pomarańczowego. To jest otwarty. Zamknięte, ale jak on przepięknie pachnie pomarańczą, no mega. Dobra, kolejną rzeczą jest to świeczka Fluffy Towels.
O zapachu świeżego pachnie. Pachnie. Prania. I tak, moi drodzy, ona pachnie jak świeże pranie. Ale przepiękny zapach. Tak ona się nazywa i to jest właśnie ta świeczka zapachu świeżego prania. No kozacka, strasznie lubię takie zapachy. Okej. Dalej mamy torebkę. I wiem, że to dostały chyba podejrzewam wszystkie ambasadorki, bo w Yoka sklepie jest tak, że wy też możecie zostać ambasadorami, że wystarczy, że napiszecie do nich, że bylibyście zainteresowani i potem właśnie jak robicie zamówienia, to dostajecie tak zwane gifty. I tutaj jest właśnie torebka z firmy Lacoste Performs. Ok? Taka biała torebka zapinana na co? Na magnes. Ok, spoko. Ze skórzanymi wstawkami. Fajne. I to był właśnie prezent dla ambasadorów. Dalej mam tutaj pędzelek z Donegala i słuchajcie, ja myślałam, że on będzie płaski. Ale nie jest płaski, bo chciałam sobie go wziąć do Cut Crease, ale jak możecie zobaczyć, jest malutki, ale nie jest niestety płaski. Także dalej szukam swojego idealnego pędzla do Cut Crease. A, i jest ta woda perfumowana, do której jest właśnie ta torebka. W sensie próbka wody perfumowanej, ok. Dalej mamy korektor z Catrice w kolorze 005 bodajże. Tak, light neutral, bo mój się kończy. Także jest i korektor z Catrice. Ok. Dalej mamy miniaturkę perfum Calvin Klein Woman. Tak przepięknie wyglądającą. O. Dalej mamy rozświetlający balsam do ciała intensywnie nawilżający od firmy Ziaja. To są takie próbeczki, ale spoko, bo dostałam 3, także myślę, że idealnie, żeby przetestować. Dalej mamy próbkę kremu do twarzy na naczynka. O, to coś dla mnie. O, takiego z Eveline Cosmetics. To już chyba jest prawie wszystko, ale oprócz tego, żeby nie było, że Yoka sklep o mnie nie dba, to dostałam również balony Yoka. Polska drugeria. Patrzcie, jakie to cute. Ej, a są takie te? Bym nadmuchała. Yoka. No patrzcie, jakie to cute. Jak widzicie, no przyszło mi naprawdę dosyć sporo fajnych rzeczy. Będziemy na pewno testować, będę na pewno wam pokazywać, jak mi się sprawdzają. A tymczasem otwieramy kalendarze adwentowe. Czas na kalendarze i dzisiaj mam 6 grudnia, mam nadzieję, że coś fajnego nam tu się trafi. I w szóstce jest herbata raspberry i pomegranate. O, może być spoko. Ej, no dobra, wszystko spoko, ale mogli na tutaj na Mikołajki i na Wigilię wrzucić coś większego. Na przykład Kinder Bueno całe albo coś. Otwieramy 6. O. I w 6 mamy Kinder Mini. Także Kinder Mini dzisiaj mamy. W 6 będzie kolejny baton w MMS-ach. Czy się doczekam kiedyś MMS-ów? Że tak. Doczekam się, myślę, 10 najszybciej. Dobra. Otwieramy. O, Twix. Dobra, fajnie. Także dzisiaj mamy Twixa. Lecimy dalej w Haribo, gdzie jest 6 w Mikołajki. Tutaj jest duża 6. Tutaj ktoś pomyślał, żeby w Haribo dać większe okienko, no pewnie to jest 6, tak. O! Jest taki duży żelek bucik. No zobaczcie, jaki to jest cute. Urocze mega. Fajnie. Taki żelek z misiem i prezencikiem w środku. Teraz zobaczymy, co Douglas nam prezentuje 6 grudnia. Tu jest 6 grudnia. Okej. Okay. Co my tu mamy? Perfumy chyba. Tak. Ale fajnie. Także 6 grudnia mamy perfumy. 10 ml. Tak. Rolka, ale nie mój zapach w ogóle. Bardzo kobiecy. Dosyć mocny. Dosyć ciężki. Taki, no bardzo intensywny jest. Zdecydowanie to nie moje klimaty, ale myślę, że mojej mamie się spodoba.
Ale fajnie, fajnie, że 6 grudnia trafia się miniaturka perfum, ładnie zapakowana, także naprawdę fajnie. A co nam dzisiaj sprezentuje Delia? Tu jest 6, uśmiechnij się. O, to jest takie cute. Co my tu mamy? Pomadkę. Creamy Glam się nazywa pomadka, w takim mega takim innym opakowaniu. Zobaczcie, dół ma taki wysadzany jakby takimi drobnymi kuleczkami. Ale przepiękny kolor. To jest kremowa pomadka o numerze 106. Przepiękny ma ten kolor, bardzo mi się podoba. No zacna. Ale fajnie, także dzisiaj tak wygląda mój dzień, jeśli chodzi o kalendarze adwentowe. A tymczasem to było już na tyle na dzisiaj. Ja idę montować dla Was filmik, a my widzimy się jutro w tym vlogmasie. Tak, już dzisiaj się nie będę do Was odzywać. A, jeszcze jedno info w ogóle. Teraz do Glamour z piękną Kasią na okładce, która wygrała Top Model. Macie produkt Blended. Jeżeli kupicie sobie tą wersję za 10 zł, za 9,99, to macie jeden produkt od Blended. Ja mam tutaj akurat pędzelek, a jest jeszcze gąbeczka i są jeszcze rzęski. Także cena mega, bardzo się to opłaca. Jak będziecie mieli gdzieś okazję sobie kupić, to polecam. I tak wygląda pędzelek do blendowania. On jest dosyć płaski, ale bardzo puszysty, także fajnie. Także to. No i dobra, ja idę montować teraz dla Was film. Tak, kawa, ale byłyśmy z mamą dzisiaj na zakupach i mamy ogromny food haul dla Was. Nie będzie on fit ani zdrowy, nie zwracajcie na to absolutnie uwagi. Natomiast zaczynam od kawy, moja ukochana kawa rozpuszczalna. Ja nie wiem, ja bez niej żyć nie mogę. I ona znowu wróciła do mojej szafki. Tak, idę sobie ją właśnie zrobić i zaraz do Was wracam. Co my tu dalej mamy? Herbata. To jest ulubiona herbata mojej mamy, dla mnie jest za mocna. Takie świąteczne christmasowe chusteczki. Dwie paczki płatków i nie wiem, ostatnio lubimy po prostu te. Nie? Tak. No. Jeszcze nie było naszych ulubionych miodowo-orzeszkowych. Tak, takie zwykłe kukurydziane z miodem i orzechami. Rurki. No bo ja lubię wanilową, mama lubi czekoladowe, to jest zebra, żeby było pomiędzy. Jogurt typu islandzkiego i o smaku jagodowym, nigdy nie jadłam takiego jogurtu, nawet nie wiem jaką on ma konsystencję, więc sobie wziąłam na spróbowanie. Bułki i w ogóle nie było papierowych torebek, nie mam pojęcia dlaczego. I to są takie a la poznańskie. Babka, nie wiem po co mama ci ta babka marmurkowana. Nie wiem, chciałam, nie wiem. Na co ci ta babka? Pokazałam ci, bierzemy, ty do mnie mówisz tak. No bo, no bierzemy, ale... Czasami mamy ochotę na kawę ciasta. Dobra. Nieważne. Gouda, ale ta cieniutko cięta, bo ta gruba nam nie wchodzi. Mm. I potem zostaje i się wyrzuca, więc lepiej wziąć po prostu... Ona się wysusza i takie się robią zabijaski. Tak. Tak, i nigdy nie zjemy jej do końca, dlatego wzięłyśmy taką cienką pokrojoną. Pierogi z szpinakiem i serem, jedne z moich ulubionych, jeśli chodzi o wytrawne pierogi. I świąteczny czas... Możesz to wziąć z tego ciasta? Nie. Świąteczny czas, zapachowe chusteczki do czyszczenia, to oznacza, że Anita zamierza sprzątać, słuchajcie. Nikt w to nie dowierzy, ale ja naprawdę mam zamiar posprzątać. No, także teraz pokazuję Wam drugą torbę. Pierwsza idzie pizza, właściwie dwupak Feliciany i to jest salami i chorizo i bardzo lubię tą pizzę i czasem jak mam ochotę, to wolę zjeść taką dobrą pizzę, a nie nic innego po prostu. Dlatego jak były dwie zadychy chyba, nie? Tak. To wzięłyśmy. Dobra, i teraz surówka z czerwonej kapusty, nasza ulubiona. Tutaj mam pizzę wegetariańską, którą zjem sobie zaraz jako pierwsze śniadanie. Dwa opakowania szprotków w sosie pomidorowym, bo to się kupuje, to leży w lodówce, więc czemu nie? Moja ulubiona musztarda miodowa. Mandarynki, wzięłyśmy na spróbowanie. Cytrynę. Kostki rosołowe. Tak? Tak, bo to jest drobiowy. Dwa sosy bolońskie. What? Kawa Ford. Mleko, możesz mi nalać do kawy. Papryka szczeciński, bo naszła mnie ochota. Taką gołdę. Wafle mini, bardzo je lubię, na przykład z twarożkiem albo właśnie z takim serkiem. Jeden jogurt naturalny. No i worki. I tak, tak się prezentuje nasz dzisiejszy food haul. Johnny, you
muszę się Dominika ustawić tak, żeby było widać ciebie i kalendarz, więc trzeba. Nie, nie, nie. Chociaż rękę, żeby było ci widać. Masz, gdzie jest środka? A gdzie mam to celi? Do środka. O kurwa, chciałeś czerwony. O, bordowe to jest chyba, nie? Siemniki. Ale to jest taki niby żelowy, że do 7 dni się utrzymuje, ale mi się wszystkie lakiery utrzymują w sumie do nawet 14 dni. Ale no dobra, może być w sumie. A, bo to są te niby żelowe, że to jest krok pierwszy, a masz jeszcze krok drugi topką. Ciekawe, czy też jest w zestawie. To ja mam otworzyć 7. Country. Nie lubię. Nie, to jest zwykłe. Country. Pokaż. Kinder Country. Mamy. Otwierasz czy nie? Nie widzę 7. Otwierasz? Ała! No? To poświęcenie jest. Mała! Tak, pokażę im najpierw. Zaraz, da. Mało mam. To jest chyba Coca-Cola, proszę. Ja otwieram Delię. Bez dyskusji. Ale to jest duże. I tu są wszystkie pełnowymiarowe produkty. Tak. Ten też był z tego. Tak. 7. Eyeliner! Przegrałam z eyelinerem. No holy shit! Serio? Seriously? No nie odkręcę tego, nawet jakbym bardzo chciała. Nie mów po angielsku. A no tak, zapomniałam, że mój English not perfect. Not perfect. Ja no comprendo. Dobra, w każdym razie jest to czarny eyeliner. Na pewno będę wam robić test tych kosmetyków, to wtedy go otworzę i wam pokażę, żeby nie było. Teraz mamy herbaty nasz świetny i to jest pod 7. Ej, ta może być dobra, bo to jest herbata biała. I to jest figa z gruszką. Zostaw MMS-y, zostaw ten eyeliner. Tu właśnie 7. Był cukierek Snickers. Pokażę wam, żeby nie było. Macie. Proszę. Żeby nie było, to nie było. Dobra, także tak się prezentują kalendarze. Idę zrobić nam herbatę i powiem wam, jak smakuje ta biała z gruszką. Tak, i figą. Dokładnie. Słuchajcie, ja już się wykąpałam i tak naprawdę to idę właśnie już spać, także to było już na tyle w tym vlogu. A my widzimy się już za... pojutrze, tak. A my już pojutrze widzimy się w następnym, 1:35, więc w sumie już powinnam zacząć nowego vloga, nie kończyć poprzedniego, ale co tam. Także o 1:35 dzisiaj z wami żegnam, ja uciekam spać, a my widzimy się już w następnym vlogmasie. Pamiętajcie koniecznie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco i oczywiście wbijajcie na Instagrama, tak. A teraz już się z wami żegnam i idę na pewno spać. Dobranoc!